czy tak naprawdę wierzysz w to, że możesz swoją sztuką oddziaływać na człowieka? Że możesz próbować się zmienić jego życie, próbować się ulepszać społeczeństwo. Słuchaj, ja osobiście w to wierzę, dlatego to praktykuję, dlatego praktykuję te metody działania. No, to jest moja, taka działalność polityczna, to jest moja działalność społeczna, to jest moja działalność artystyczna. Dla mnie to wszystko idzie jakby w parze, wszystko idzie razem w jednym marszu i moim celem jest, gdzieś na widnokręgu jest emancypacja. Czyli uświadamianie kobiet. Kobiet, nie tylko kobiet, mężczyzn. Mężczyźni też powinni przejść swoją drogę ku emancypacji i ku feminizmowi, uważam, ponieważ uważam, że każdy w pełni tego słowa znaczeniu człowiek, czyli człowiek, który wierzy w równe prawa między ludźmi i zwierzętami, jest. Musi mieć uwewnętrznione ideę feminizmu, czyli równości.